Hej, dzisiejsza gra to gra Enduro Race firmy Sega z 1986 roku. Są to, że tak powiem, rajdy motorowe, motocrossowe. Mniej więcej tak to wygląda. Gra również była swego czasu bardzo popularna na automatach arcade. Można było ją praktycznie chyba wszędzie znaleźć. Miała dużo zwolenników, dużo ludzi w to grało. No jak na ówczesne czasy, gierka fajna, wciągająca. A jak mi pójdzie? Zobaczymy. Zostańcie z nami. Trzy żetoniki na początek. Trzy żetony są. Rozpoczynamy. Czym się startuje? Nie wiem, a już wiem. O masz. Czyli tym gazem się dodaje. O, i się rozwaliłem, widzicie? Ojej. No ale dobra, lecimy dalej. Tutaj działa część analogowa, słuchajcie, pada. No, chyba się o tablicę rozwaliłem. Część analogowa pada, bo w zależności od kąta odchylenia, on się również odpowiedni kąt odchyla. Także... No, coś mi nie wychodzi to skakanie. Ale... No i czas się kończy, żeby było śmieszniej. O. Coś marnie. Dokąd dojechałem? No... Słabiutko. Czy jest wpis? Jest wpis, słuchajcie. Niesamowita historia. F. G. G. E. L. No, chociaż wpis był. Dobrze, lecimy dalej. Mamy trzy żetony. Teraz jest drugi, więc można sobie zaszaleć. Kurczę, dlaczego on rozwala się zawsze, jak, znaczy przewraca się, jak skoczy przez tą. Tego nie bardzo wiem. A no teraz w kamień pocelowałem, to wiadomo. Ale kiedy nie było kamienia, to dlaczego? No widzieliście? Może dlatego, że wjeżdżając na to trzeba kierownicę wyprostować? Jak myślicie? Zaraz to sprawdzimy. Nie, teraz to zjechałem z trasy. To może dlatego. No, niestety problemem zaczyna być czas. No, dalej pojechałem, czy bliżej? No, mniej więcej w tym samym miejscu zakończyłem. To jakiś fatum, słuchajcie. G. E. L. Dobra, lecimy dalej. Postujemy kierownicę. O nie, no na kamień pocelowałem teraz znowuż. A niech to. Tu jakieś siłę drzewo zahaczyłem. Kurczę. O co chodzi, że ja się zawsze wywalam po tym? Tym razem kierownica była prosto. Może za szybko? Może trzeba zwolnić przed tym, słuchajcie?
Już sam nie wiem. Spróbuję teraz dzwonić, jeżeli mi się jeszcze uda i czasu starczy. Zwolniłem i też nic. No nie. Czas się skończył. Dokąd się udało dojechać? Też do tego samego miejsca. No właśnie. Sami widzicie, jak to jest. Wpis jest? Nie ma wpisu. Nie, no jest niby wpis jakiś. A, bo zero tego. Dobra. Dorzucamy w takim razie jeszcze 3 kredyciki i próbujemy. Może jeszcze jeden. Dobra. To trzeba czymś, słuchajcie, się odbić. Tylko nie bardzo wiem czym. No widzicie? Dlaczego on się wywala za każdym razem? Nie rozumiem tego do końca. O, patrzcie, teraz się nie wywalił. Tylko znowu rozwaliłem się o planszę. Chyba wiem, o co chodzi już. O, nie, chyba nie wiem. No nie, kamień. Uff, no koniec. No nawet bliżej niż poprzednio teraz. Teraz chyba bliżej niż poprzednio. Nie obczałem tego. No widzicie? Teraz jak będę dojeżdżał, to spróbuję faktycznie... A, teraz w drzewo. Jak będę dojeżdżał do kolejnej przeszkody, to spróbujemy wolno jakoś tak to zrobić. Patrzcie, wolno dojeżdżam. Pyk. I też się wywalam. No to o co tu chodzi? Nie no. Coś tu jest nie tak. Nie no, teraz już nic z tego nie będzie. Lecimy dalej, szkoda oglądać nawet dokąd dojechałem. Może tym trzeba jakoś, kurczę, tutaj... W tym joysticku analogowym, słuchajcie, jest parę dziwnych przycisków, które być może coś powodują jeszcze, a ja nie wiem co. No i znowu to samo. Nie rozumiem tego. No widzicie? O. No i koniec czasu. Dalej było czy nie? No podobnie. Podobnie. No, ostatnia runda. Ostatnia próba, ostatnia szansa, że może mi coś tutaj wyjdzie z tego. Raz mi się udało przeskoczyć. Nie wiem, jak ja to zrobiłem, ale raz tu wyszło. Spróbujemy po raz kolejny. No, widzicie? Każdy przeskok kończy się upadkiem. Dlaczego? A o kamień żaden nie zawodziłem przecież.
Oj! Teraz to drzewo, no wiadomo, ewidentnie. Moja wina. Nie no! Kamień! No i o. No i w zasadzie czas się kończy. W powietrzu zawisł. Oj. No taka gierka, widzicie. Nie bardzo wiadomo, dlaczego on się za każdym razem nowywa, ale zobaczmy, czy będzie wpis jeszcze. Nie, wpisu nie ma. Niestety wpisu nie ma. Do 10 miejsca chyba tam wpis był. No dobrze, tyle ode mnie na dzień dzisiejszy. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Zachęcam do subskrypcji i do lajkowania oraz do wpisywania komentarzy. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.